Witajcie kochani, jest poniedziałek, 9 kwietnia. Witam was w kolejnym weekly vlogu z Berlina. Przepiękny dzień, w tle się wam ptaki. Ja wróciłam ze szkoły i właśnie chciałam wam pokazać, jak wyglądają kulisy robienia zdjęcia na Instagrama. Na moim łóżku stoi deska do krojenia i aranżacja z owoców, orzechów i książek tylko po to, żeby stworzyć zdjęcie. Także trochę się tutaj nagimnastykowałam, ale chyba jest nieźle. Kochani, mam 15 minut do wyjścia, ekspresowy lunch, grillowany brokuł, pieczony batat, sos awokado, tahini, płatki drożdżowe, papryka, pomidor, piechota, lecę jeść. Wróciłam, słuchajcie, z miasta. Jest mi trochę głupio, że nie kręciłam, nie zbyłam w Kreuzberg, czyli takiej dosyć modnej teraz dzielnicy. Ale byłam na spotkaniu i byłam po prostu głupio vlogować, bo jednak jak się poznaje nowych ludzi, to jest to dosyć dziwne latać z kamerą i też nie miałam okazji nakręcić wcześniej, bo byłam spóźniona. Ale słuchajcie, mam kanapę! Nie wiem, czy widzicie, ale moja właścicielka mieszkania przywiozła kanapę, więc teraz moje mieszkanie jest już gotowe. Dlatego postanowiłam, że motywem przewodnim tego tygodniowego vloga będzie apartment tour, czyli po prostu pokażę wam, jak wygląda moje mieszkanie w Berlinie. Jutro będzie światło dzienne i zrobię wam tutaj, prowadzę was. Pokażę wam, co mam w szafkach, pokażę wam, jak sobie to urządziłam. Już też wam część pokazywałam, w tle widać zdechłą pietruszkę. W każdym razie po prostu poczekam na nowy dzień i to dla was nakręcę, a dzisiaj sobie obejrzę jakiś film. Może trochę popracuję, ale odpocznę, bo od 7 jestem na nogach i nie miałam czasu tak sobie posiedzieć ze sobą samą, a ja bardzo lubię czas taki tylko dla siebie. Także na ten moment dobranoc, zrobiłam sobie herbatkę z koprem włoskim, która na mnie tam czeka. Czekajcie, czy widać? Tak, to ona. W moim pięknym kubeczku. Słuchajcie, mówię wam, jak ja jestem cały dzień z ludźmi, szczególnie nowymi ludźmi, to potem jestem nie do życia. W każdym razie jest tak ciepło, że byłam w swetrze przez cały ten czas, a jest już 20 coś i mam tylko ten sweter na sobie i tylko owinam się szalikiem, także wiosna w Berlinie. Okej. Okay. Obiecałam wam apartment tour, więc oto moje mieszkanie. Wchodzi się przez te drzwi, także ja się odwrócę. Jak wchodzicie, pierwsza rzecz to jest biała ściana z tym bardzo dziwnym wykrzyknikiem. I na wprost mam taką półkę, gdzie są po prostu moje kapelusze, nakrycia głowy. I kiedy obrócimy się w prawo, to jest moja szafa. Jeszcze nie jest wszystko zrobione tak, jakbym sobie tego życzyła, tak przynajmniej mi się wydaje, ale tutaj mam wszystkie moje sukienki, ewentualnie mam jedną kurtkę taką bardziej letnią, a po prawej stronie widzicie moje koszule. Te dwie szuflady to są brudy. U góry jest okno. Mówiłam wam, że u mnie jest dosyć ciemno, bo tylko tutaj jest u góry takie okno w tym pomieszczeniu. Następnie tutaj mam też drugą część szafy, mogę wam pokazać. I tutaj mam ubrania, okej, nie są jakoś super ułożone. Moje buty, moje ciuszki są poskładane, ale wiecie jak to jest, wiecie jak to jest. A tutaj po prawej stronie wiszą kurtki, trochę to jest takie naćkane, ale póki co jeszcze potrzebuję tych grubszych okryć wierzchni, chociaż w sumie to już jest taka wiosna, słyszycie nawet teraz w tle ptaki. Zazwyczaj sobie też to tutaj zasłaniam, ale teraz chciałam wam pokazać jeszcze raz, jak się obrócę, to właśnie tutaj po prawej stronie mam moje ubrania, na wprost są kapelusze i tutaj w lewo zaczyna się kuchnia, bo też jak się wchodzi, pierwsze, że to jest lodówka, przypadek nie sądzę. I wygląda to w ten sposób. W ogóle tego nie komentujcie, nie wiem, o co tam chodzi właścicielom, że mam taki składzik na jakieś mini antresoli. Ale to jest moja kuchnia, też mogliście wcześniej sobie to gdzieś zauważyć u mnie w zeszłotygodniowym vlogu. Tutaj mam jakieś owoce i warzywa, które nie muszą być w lodówce. Lodówkę wam pokażę, może innym razem, nie mam w niej światła, więc to jest w ogóle bez sensu. Tutaj mamy różne moje sprzęty kuchenne. A w kielichu od blendera mam przygotowaną wodę, bo sobie przygotowuję wodę i potem ją filtruję. To też fragment, który wam wcześniej pokazywałam, czyli moje herbatki i kawy, których mam całkiem całkiem sporo. Wybaczcie, dopiero co się obudziłam, więc troszkę nie ogarniam. I następnie tutaj mam takie rzeczy, których używam non-stop, jak właśnie, nie wiem, ocet, jakiś olej, sól, pieprz i płatki drożdżowe. Tu mam jakieś moje suplementy, jeszcze wszystkiego tak super nie zorganizowałam.
sprzętu Wam nie będę pokazywała. Tutaj mam szafkę, to też bardzo szybciutko. Moje kubeczki, szklanki i różne talerze czy miski. Z drugiej strony mam rzeczy, których po prostu nie używam, więc też nie będę Wam pokazywała. Tutaj sobie gotuję, też mam naszykowane składniki na moje śniadanie. Staram się tutaj utrzymywać porządek jak tylko mogę. Tutaj u dołu, słuchajcie, mam mój piekarnik, taki toaster oven, opiekacz, wszystkie garnki. O, i zapomniałabym, jeszcze raz pokażę Wam moje szuflady. Dobra, tu jest bałagan, bo tutaj są po prostu przyprawy i sztućce. Następnie mam moją szufladę na słodko śniadaniowo, czyli wszystkie batony, granole, musli, słodziki, masło orzechowe, orzechy i różne takie dodatki. Uwielbiam tę szufladę i cieszę się, że mam taki duży wybór dodatków do śniadania. I tutaj, tak jak też Wam pokazywałam, są rzeczy wytrawne, czyli wszystkie kasze, strączki, tofu, kluski, przepraszam za te wszystkie powiadomienia, myszko kokosowe, jejku! Tak jak mówiłam, strączki, myszko kokosowe, przeciery pomidorowe, passata, tu mam jakąś mąkę, wszystkie kasze, kluski, ryże i tak dalej, i tak dalej. No może Wam to potem jakoś szczegółowo pokażę. W każdym razie to było na tyle, jeżeli chodzi o moją kuchnię. I tutaj po lewej stronie mamy teraz znak zapytania, też mówię, nie wiem, o co im chodziło. I to jest moja łazienka, która jest bardzo malutka i no może Wam pokażę. Tylko zapalę sobie w niej światło i dziwnie się ją otwiera. W każdym razie ona jest taka mała i turkusowa, tu mam wszystkie swoje kosmetyki. Nie będę tutaj za bardzo wchodzić, bo to w końcu łazienka, kogo interesuje czyjaś łazienka. Tu widzicie mnie w wydaniu piżamowym, a tutaj też mam kilka rzeczy. Balsam do ciała, świeczka, jakieś drobne, notes, zegarek, torebka. I tutaj też jest taka komoda, gdzie mam resztę ubrań. Nie będę tego pokazywała szczerze. I teraz stanę sobie tutaj przy wejściu do kuchni, więc widzicie, jak prezentuje się ten mój pierwszy pokój. I jak obrócimy się w lewo, to jesteśmy w salonie i na pierwszym planie aparat i niemiecka telewizja. Kiedy stoję w samym rogu, wygląda to w ten sposób. Jest to taki jeden duży pokój dzienno-sypialniany. I w sumie nie wiem, jak wam to pokazać, bo nigdy nie robiłam jakiegoś takiego house touru, ale może zacznę tutaj od lewej strony. Mam lampę, mam obrazki na ścianie, stoi mój aparat, dlatego że będę nagrywać i przyszła kanapa, więc mogę Wam zrobić ten cały house tour. Tutaj są też poduszki, które były tutaj wcześniej. W ogóle prawdopodobnie jest strasznie głośno, no bo mówię, ptaszki dają. No i teraz jestem w drugim rogu i tutaj widzicie po prostu moje łóżko i jakieś tam półki. Z lewej strony mamy biurko, przy którym się maluję, przy którym pracuję. Staram się mieć świeże kwiaty. Tutaj możecie mi pomachać. Bardzo fajne tutaj były też rzeczy na wyposażeniu. Właśnie taka fajna tacka, gdzie sobie ułożyłam moje kosmetyki, moje wszystkie notatniki, oczywiście poranna kawka. I fajnie, że to jest przy oknie, bo jest całkiem jasno i też ten, uważam, kurczak głośno! Zamknęłam okno, bo przyjechała śmieciarka. Ale wracając, to obracamy się w ten sposób i to jest ta moja część sypialniana. Jak widzicie, podwójne łóżko, bardzo wegańskie poroże tutaj. Wszystko jest biało, szare i mnie się bardzo, bardzo podoba. Byłam bardzo miło zaskoczona, bo mieszkanie zostało teraz wyremontowane po ostatnich najemcach. Czy ktoś mi powie, dlaczego śmieciarka podjechała właśnie teraz? Bo ja staram się tutaj coś nagrać. Dobra, przyjechali kawałek dalej, więc mogę kontynuować. Tak jak mówię, część sypialniano użytkowa. Wygląda w ten sposób. Wcale chyba jednak nie odjechali, ale postaram się na tym nie skupiać. Mam nadzieję, że wam to niczego nie zagłusza. Tutaj mam taki fajny metalowy regał. U góry staram się hodować zioła, ale już bazylia mi umarła i ją zamroziłam po prostu. Tutaj z bliska mogę wam pokazać, mam kilka książek oraz moją biżuterię. I u dołu ułożyłam sobie moje buty, ponieważ prawie nigdy nie noszę obcasów, a ładnie wyglądają. Tu jest w ogóle jakiś album Nowy Jork w latach 40., ale nic z nim akurat nie zrobiłam. No a tutaj tak samo nic specjalnego, torebki, książki, jakieś dodatki, mam Instaxa, także po prostu takie zupełnie przypadkowe elementy sobie tutaj ułożyłam. Też mi tutaj wiszą moje torebki. Mam też
lampki nocne bardzo fajne, tam jest druga szafka nocna, mam sobie zdjęcie moje i mojej mamy. I jak się przeniesiemy do tego rogu, to mieszkanie prezentuje się w ten sposób. Także teraz widzicie, że tam jest ta mała kanapa, ona jest w ogóle rozkładana. Zazwyczaj ten aparat właśnie tutaj nie stoi, ale zaraz będę nagrywała. No i tutaj mamy ten regał. Ja ogólnie jestem no mega podekscytowana, naprawdę strasznie mi się podoba to mieszkanie. No to jeszcze Was tak oprowadzę z drugiej strony. Tutaj mamy okno, ale nie będę oczywiście widoku pokazywała. Wiadomości oczywiście trzeba być poinformowanym. I tutaj znowu zobaczcie mnie w lustrze. Karolina piżama. Tutaj mamy kuchnię i szafę. I do widzenia. Pod poprzednim filmem pojawiło się bardzo wiele pytań o granolę, ponieważ tak zauważyliście, granola z jogurtem to moje śniadanie codziennie, jest to moja nowa obsesja. I ja co prawda Wam poodpowiadałam, co to były za granole, jednak robiłam to bardzo niechętnie, bo uważam, że bardzo ciężko jest znaleźć w sklepie dobrą granolę, która przynajmniej mnie by odpowiadała. I żadna z tych, o których też mówiłam, nie była takim strzałem w dziesiątkę, dlatego że po pierwsze, albo zawierają one cukier lub inne jakieś dziwne substancje słodzące i dodatki, albo zawierają pszenicę, której ja unikam, albo zawierają płatki owsiane, po których ja też nie czuję się jakoś najlepiej. Albo z trzeciej strony znowu kosztują one strasznie, strasznie, strasznie dużo, jeżeli to już są jakieś takie super bio płatki spełniające wszelkie moje wymagania. Ale mówię, u mnie jeszcze wchodziła właśnie kwestia płatków owsianych i to już był istny koszmar. W każdym razie w końcu znalazłam produkt, którym chciałabym się z Wami podzielić. I teraz tak, jeżeli jest wśród Was ktoś, kto pamięta, jak poprzednią gwiazdkę dostałam od mojego brata mousse stworzone specjalnie dla mnie, dajcie znać w komentarzach, bo to byłoby naprawdę wzruszające. I chodzi tutaj o muesli z Mixit, gdzie online możecie sobie stworzyć własną mieszankę zbóż, orzechów, owoców i różnych innych bajerów. Także ja zrobiłam swoją mieszankę na bazie takich jakby bezglutenowych różnych płatków. Dodałam wszystkie moje ukochane dodatki i mam teraz, można powiedzieć, granolę idealną. No to nie jest granola, to jest muesli. I wiem, może teraz powiedzieć, że takie coś można zrobić samemu w domu, ale trzeba byłoby nakupować te wszystkie rzeczy, potem to jakoś przetrzymywać. Tak to dostaniemy już takie fajne pudełeczko ze wszystkim zmieszanym. Jest to wygodne, ale jest to naprawdę superowe. Już Wam pokazuję, jak wygląda moja mieszanka. Sama nazwa sugeruje, że wybrałam naprawdę fantastyczną mieszankę. Mamy tutaj bezglutenowe dziobanie, czyli płatki ryżowe, kukurydziane, gryczane i jaglane. I do tego dodatki, które wybrałam już sama, czyli płatki sojowe, kakaowiec, cynamon, płatki gryczane, płatki kokosowe, pistacje i preparowany amarantus. Coś przepysznego. A mieszanka prezentuje się w ten sposób i przepięknie pachnie cynamonem. I uwaga, uwaga, na hasło Karolina mam dla Was 8% zniżki na cały asortyment Mixit, bo oprócz muesli możecie sobie też komponować zestawy batoników, mają wegańską czekoladę i na przykład można sobie zrobić własną taką a la kaszkę ryżową, mają ryżankę kokosową wegańską i tam też dokładacie sobie ulubione dodatki. Także hasło Karolina i szczegóły w opisie. Witajcie kochani, w ten przepiękny dzień. Idę sobie do sklepu, bo muszę kupić kilka rzeczy. Muszę kupić sobie skarpetki, muszę kupić kawę, muszę kupić myjkę do butelki, w ogóle bardzo randomowe rzeczy, ale jest tak piękny dzień. Nagrałam dzisiaj już film dla Was i postanowiłam spędzić sobie trochę na świeżym powietrzu właśnie to popołudnie, bo jest zbyt pięknie, żeby w ogóle wsiadać w transport publiczny, a Kudam, czyli ulica Zakupowa jest tutaj bardzo, bardzo blisko. No jak zawsze to się na mnie patrzą, ale trudno. Jest tak gorąco, że chyba nawet zdejmę tę kurtkę z ramion, ale nie narzekam. Nie lubię centrów handlowych, ale KDW. Kochani, jestem w miejscu, które nazywa się Sklep Kreatywny i tutaj są wszystkie możliwe rzeczy do DIY, do dekoracji. Jestem w szoku, coś niesamowitego. W podziemiach wielka przestrzeń, sztuczne kwiaty, farby, materiały, książki, płótna, zeszyty, naprawdę czar. Przyznam się szczerze, że przyszłam tutaj tylko po to, żeby pokazać Wam te ruiny kościoła, ponieważ uświadomiłam sobie, że bardzo nienawidzę tłumów i zakupów. Moi drodzy, to jest Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche i może chcesz więcej o
mojej historii wam opowiem. Tymczasem ja już powiem kilka rzeczy, które wam tutaj pokażę. Jeszcze kupić kawę i prezent dla kart mojej przyjaciółki z Estonii. Bo niedługo się z nią widzę, ale to wam zdradzę później w tym vlogu. Czy wy widzicie, jak tutaj jest pięknie? To jest moja dzielnica Wilmersdorf i nie mogę się napatrzeć. Wszystkie budynki tak wyglądają. Wrzuciłam obiad do pieca, więc pokażę wam, co kupiłam. Przybliżamy się. Pierwsza rzecz jest to widokówka z Berlina, którą kupiłam dla kart mojej przyjaciółki. Kupiłam sobie dwa zeszyty klasyczne w linie do szkoły. Dwie pary skarpetek do trampek i balerinek, też super ekscytujące. Oraz szczotkę do mycia plastikowych butelek, ponieważ nie mam tutaj takiej szczotki, a butelkę, którą używamy wielokrotnie, należy myć, bo inaczej jest to obrzydliwe. Także nie kupiłam kawy i nie kupiłam prezentu jeszcze dla kart, ale mam jeszcze kilka dni. Dzisiaj minimalna zmiana, bo grillowane warzywa w sosie awokado tahinowym, ale podobna kombinacja, i batat, więc w sumie to zażartowałam z tą zmianą. Nie ma jak poranna kawa w moim forestowym kubeczku. Dzień dobry, kochani, mamy środę i dzisiaj kolejny dzień ze mną. Witajcie, kochani, osobiście. Mam ze sobą moje śniadanie. Jest godzina jakaś 10:40, jak zawsze jogurt sojowo-migdałowy. Mam tutaj rozmrożone owoce leśne, banan, cynamon, czekoladowa granola i nasiona konopi. Ktoś tutaj idzie, więc mam nadzieję, że nie spojrzy w moje okno, bo mieszkam na parterze i trochę się jeszcze wstydzę. Idę na zajęcia na 12, a potem widzę się z moją znajomą, która przyjeżdża z drugiego końca Niemiec. Także jestem mega podekscytowana, nie widziałam jej strasznie dawno. Idziemy w ogóle taką dużą grupą dziewczyn na obiad do bardzo fajnego miejsca. Oczywiście was ze sobą zabiorę. I mam na głowie ten wielki kapelusz, dlatego że umyłam włosy. I są tak napuszone, że musiałam je czymś uklepać, a staram się nie używać na nich na niewysokiej temperatury. Także w tle oczywiście niemiecka telewizja. Jak zawsze, śpiew ptaków, przepiękny dzień. Widzimy się pewnie dopiero w południu. Wróciłam do domu po zajęciach i małą przekąskę, czyli kawka, pomarańcza i orzech brazylijski. Nie wiem, czy wiecie, ale mam dla was taką małą ciekawostkę. Wystarczy, że zjecie jeden orzech brazylijski dziennie i to jest wasza dawka selenu na całą dobę. Także zjecie jednego orzecha, nie musicie się już martwić o niedobory. Właśnie odkrążam tutaj całkiem niezłe miejsce nagrywania outfitów, ale trochę źle ustawiłam sobie kamerę. W każdym razie na koszulę założyłam sobie, słuchajcie, sweter, narzuciłam na ramoneskę, do tego szalik, bo trochę wieje i jednak lepiej więcej warstw niż mniej. Mam małą torebeczkę mojej babci, ale słuchajcie, zmieściła mi się tam butelka wody i zmieści mi się też aparat, więc szok. A jeżeli chodzi o spodnie, to nie chcę mi się pokazywać. Buty te kupione w Hiszpanii. Moje mokasyno loafersy na takiej fajnej, płaskiej platformie i spodnie to mam tutaj dziurami, także zabieram aparat, żeby pokazać wam jedzenie, ale nie będę jakoś super vlogowała, bo spotykam się z grupą Niemek, z czego jedna z nich jest moją koleżanką, słuchajcie, z wymiany, z pierwszej klasy liceum i nie widziałam jej od tego czasu, więc szok. Od początku, tak, nie widziałam jej od początku drugiej klasy liceum dokładnie, więc naprawdę lata, a reszta to są jej znajome, więc nie będę raczej śledzić tam z kamerą, ale pokażę na pewno jedzenie. Idziemy do The Bowl, czyli jednego z najfajniejszych miejsc, przynajmniej z Instagrama. No nic, lecę. Dotarłam i jestem przy East Side Gallery, jest przepięknie. Kochani, jestem tutaj nad rzeką, jest tak pięknie. Chciałam wam, miałam ze sobą wstety, bo chciałam wam tylko szybko powiedzieć, że wysiadłam na Warszawę trasę i przyszłam koło hostelu, w którym byłam, kiedy byłam po raz pierwszy w Berlinie w trzeciej gimnazjum. Także wspomnienia, jest po prostu cudownie. €500. Aber das war vor 3 Jahren, oder? Vlog. Hey
Hej kochani, chyba się dzisiaj z Wami jeszcze w ogóle nie witałam. W tle mam tutaj taki mały nieład, bo w końcu dzisiaj zdradzę Wam, gdzie się wybieram. Czy w ogóle mówiłam, że gdzieś wybieram? W każdym razie mówiłam, że spotkam się z moją przyjaciółką Kart z Estonii. Jutro lecę na Wyspy Kanaryjskie, na Gran Canarię, ponieważ moja przyjaciółka Kart mieszka w Las Palmas i następny vlog to będzie vlog z Wysp Kanaryjskich, dlatego vlog z tego tygodnia jest nieco krótszy, bo jest on tylko od poniedziałku do czwartku, ale mam nadzieję, że i tak wystarczająco się w nim zadziało. Trzymam kciuki. Ups. I jak zawsze w tle wstaje wiadomość. W każdym razie wróciłam ze szkoły, miałam bardzo fajne zajęcia. Może też w kolejnych vlogach, kurczę no, może w kolejnych vlogach będę miała więcej czasu, żeby Wam opowiadać o tym, jakie mam przedmioty tutaj i w jakich językach i jak to wygląda, bo myślę, że to mogłoby Was zaciekawić. W każdym razie wczoraj spędziłam sobie super dzień z moją koleżanką z wymiany sprzed 4 lat i jej znajomymi. Wszystkie studiują zarządzanie i modę, że zarządzanie w modzie można powiedzieć i naprawdę fajnie się dogadałyśmy, byliśmy w przepięknym barze na dachu w dzielnicy Neukölln. Także to zresztą mogliście troszeczkę zobaczyć na nagraniach. Teraz ja sobie szykuję lunch i idę się spotkać z nową znajomą, z osobą z internetu. Oczyszczam lodówkę przed wyjazdem, dlatego dzisiaj bardzo randomowy posiłek. Słuchajcie, niestety trochę biedny w białko, nad czym ubolewam, ale posypałam bardzo hojnie tutaj słonecznik. Mam grillowanego bakłażana z burakiem pieczonym w takim sosie tahinowo-cytrynowo-drożdżowym, w sensie używam składków drożdżowych, pieczony batat, pomidory i tutaj mam całe awokado zrobione taki guak. Także dosyć taka przypadkowa mieszanka, ale mówię, oczyszczam lodówkę. Kochani, czas się pożegnać. Moje kawa i ciasto z Aneliny było naprawdę super. Z Aneliną? Jak się w ogóle odmienia? Nie wiem. W każdym razie jutro lecę na Gran Canarię. Więc widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu z Wysp Kanaryjskich. A ja teraz kładę się spać. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy film. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzach i zostawcie łapkę w górę. Buziaki. Pa!